ja mam nadzieję, że ja nie będę tam musiała za dużo mówić. Nie. Ojej. Ty masz coś z głową. Witajcie, Wiara. Dzisiaj jestem w trochę innym aucie, razem z pewną babą. Z dużym, dużym. Baba dużym. W dużym. Baba w dużym. Marysia, większość z was ją zna. My się już trochę gonimy po autostradach, parę razy się spotkaliśmy, ale nigdy z nią nie rozmawiałem na wideo i dzisiaj postanowiłem, że to zrobię. Skrępowana jest trochę. Oj tak, ale nie, tak nie lubię kamery, że... Słuchajcie, ale ja nie chcę robić wywiadu, bo to nie o to chodzi, więc jakby to... Rozmawiajmy sobie normalnie. Ja zawsze chciałem cię spytać o te tatuaże, bo są bardzo fajne. Mój smar na wieczność, nie? Tak się smar ze mnie śmieją. Wieczność. Tu jest koń. Goi się dopiero. Goi się koń. No właśnie go nie widziałem, dlatego mówię o nim. To jest twoja druga pasja albo pierwsza pasja? Równa pasja. W zasadzie równa, tak. Pierwsza, bo to od tego się zaczęło. No ja I konie dzieckiem, tak? Jak i konie są od zawsze na zawsze. Plus do masz cały czas jednego konia swojego? Teraz tak, od 3 lat już będzie. No właśnie, bo ja go znam, już prawie mu po imieniu wołam, nie? A no, Adam. No, 3 lata ja mam swojego konia. Moje dzidzi. No właśnie, dzidzi na niego. Dzidzi, no. Wiesz, co mnie zastanawiało? Te twoje tatuaże, jeśli chodzi o skanie. Ogrywa. Wiesz, nie jesteś w stanie go pokazać teraz niestety, ale... To po 22. Zasuwam, poszukamy czas. A nie, chodzi o to, że jak ktoś będzie chciał, to go znajdzie. Bo jest, można go na Instagramie twoim zobaczyć. Tyle zdjęć z tego. Znaczy tyle, no jest na zdjęciu. Jest na Instagramie, jak ktoś chce, to oczywiście, tam. Bo się nie chwalę, lubię się nie chwalić. Baba dużym na Instagramie, skakujcie tam, jak nie jesteście. I tam zobaczycie bardzo fajny tatuaż Skani, który przylepił tą dziewuchę, kurde, do Skani na zawsze. Do mnie do pracy jesteś skazana, znaczy nie możesz do mnie przyjść. No u nas na przykład, no bo przychodzą dafy, renówki mają przyjść, no i się śmieją, nie? Że teraz dostanę dafa, to sobie muszę dafa wytatuować. Ja mówię nie, bo jak siądę do dafa, to mnie ten mój gryf zadziobie, nie? Ja nie mogę, po prostu nie mogę. A kupujesz jeszcze Skanie? No, różne są głosy, że niby jeszcze ma coś przyjść zamówionego, co było w zeszłym roku, albo już w ogóle, nie? To może weź sobie takiego i przerób sobie, bo to auto ma już trochę kilometrów. To znaczy ja mam... On wygląda świetnie, ale to dzięki tobie, ale jednak auta się starzeją. Ja sobie obiecałam, że to zrobię milion, nie, tym autem. I póki co jestem na dobrej drodze, nie? Ile? 380 tysięcy już razem. Ła, to nie jest jeszcze tak źle. No. Myślałam, że więcej ma. No nie, no ona ma ponad 600, nie? Ona nie jest od nowości u mnie. Aha, czyli ma ponad 600. Tak, no, ponad 600. No 610 już teraz będzie, nie całe. Także ja się liczę z tym, że ona nie będzie na wieczność, no, ale... No co potem? No to już tam pewne plany są poczynione. Czyli wizje tak, różne. Albo Skania, albo inna firma. Nie masz wyjścia. No. Także ja z tobą nie będę mógł pracować, dopóki pracuję w BQ-ie, bo by cię zaciebał. No. Ja po prostu ja jestem konsekwentna w tym, co kiedyś sobie postanowiłam. To jest moja ulubiona marka i nie będę jeździć inną. Prawda, nie dziwię się. Tu jest tak przytulnie i wekotonowe jest świetne, powiem ci, wiesz? Jest naprawdę fajne auto. Było u nas na testach, ale się nie sprawdziło. Okej. Ja jeździłem Stralisem wcześniej. Znaczy jeździłem taką Skanią też i to Eską nawet. Więc nie było tego. No, tunelik. No. Podnóżek. Więc ja sobie bardzo chwalę to auto, świetne jest. Natomiast Stralis jest samochodem przeciętnym. Ma swoje zalety, wiesz, góral dobry, ale
generalnie... Jeździłam, no tylko że jeździłam, ale pod gruszkami, pod betoniarkami. No. Nie? Natomiast nowa SK jest już, to już jest świetne auto i dobrze wygląda i dobrze no, się wygląda tym jeździ. Tak, wygląda już lepiej dużo niż każde inne Iveco. I dobrze się nim jeździ, tym samochodem, natomiast nie jest to Scania, ale już nie jest źle. Ważne, że jeździ, nie psuje się, no jeżeli komuś ktoś nie ma przynależności do jakiejś marki, więzy krwi i w ogóle tak jak ja, czy po prostu jakiegoś trochę nie ten, z głową, no to ty nie to masz, zabrało nie, to, nie? Jak patrzę na twój samochód, to to nie są więzi, ty masz coś z głową. No ja to też w każdemu to mówię. Ale nie? Zobaczcie, kurde. Jakbym otwarł buzię temu psu, to tam jest Scania w środku. A to akurat patrzcie, prezent, mogę? To akurat prezent. Ale zobaczcie, baba, podkreśnik dużym, to jest instagramowy. I tu jest gryf, nie? Tutaj nie ma B-Cuba, nie? Ani no. Iveco. Ale zobaczcie, jak tu jest smacznie, nie? Może dlatego, że tu Milko leży. Słodko. Słodko. Ale nie, naprawdę, zawsze może wiesz, być fajnie lepiej. Zrobisz. Ja muszę wam pokazać, ale to pokażę wam podświetlenia. Tutaj są w drzwiach podświetlenia. Tutaj wszystko się non-stop świeci, nawet w dzień i w nocy. A ale w nocy tym, mi się wydawało, że tu miałeś jeszcze te. Miałam, ale ściągła mnie. Denerwowało, przeszkadzało. Wypaliło i się od słońca, a poza tym już zmienił mi się trochę, wiesz, wizja. Imidż taki bardziej stonowany. Tutaj to się świeci cały czas. W drzwiach się świeci. Pod fotelami. Tutaj. To trzeba wyjść, bo tu z zewnątrz jest napis. Aha. A tak, tak, ten z boku napis, tak, 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 tak. No i w nocy się fajnie, czy tam jak jest ciemno, to się fajnie mi jedzie. Świetny klimat, aczkolwiek może kusić facetów ten kolor. Wszystko kusi czerwone. Na pewno we Włoszech panów. Do tego zmierzam. Pukają. Patrzą dziewczyna. Jeden był taki, co tak strasznie się przestraszył. Taki był zmieszany i nie wiedział, co ma ze sobą zrobić, no bo zapukał mi w drzwi. A potem ja się wychyliłam i tak, ojej. A on zapukał dlaczego? No myślę, że pan tam siedzi. Ale co chciał, pogadać, czy podobało mu się auto z zewnątrz? Pewnie mu się podobałby kierowca. Aha, rozumiem, bo on zobaczył te czerwone lampki. Tak, tak. Ja myślę, że jakiś przystojny kierowca siedzi, więc wiadomo jak to jest we Włoszech, że tam kobieta czuje się bardziej bezpieczna niż faceci, nie? Ja nie czuję się zagrożony, ci powiem. Nie? Nie, nie, nie miałeś jeszcze przy nie, przypadku? Nie, nie, ja nie wieszam ręcznika na lusterku. A to nie trzeba czasem wieszać, czasem po prostu wystarczy wysiąść przed auto. Moi koledzy mi opowiadają, że po prostu kręcą się koło auta i podjeżdżają z osobą. Nie, ja miałem tylko raz propozycję od dziewczyn. Oczywiście za kasę, nie? No to nie to, że o fajne masz auto, to mogę wejść. Nie, 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 nie. Kurczę, one takie są czasem mało urodziny. Ale to nie? Mi się, ale prawdę mówiąc nawet nie zakodowałem sobie, czy były ładne, czy nie. Tak, tak, tam no, tak większość Rumunek, nie gdzieś tam tych stron. Armenki jakieś tam widziałem. No. Bo kiedyś byłem na rozładunku, Włosi bardzo sympatyczni, firma fajna, ale pauzę mają, nie? A myśmy dopiero przyjechali we trójkę i on mówi, kurde. No dobra, to poczekamy. On mówi, nie, wyjedziecie z nami. No, mówię, postawili. Tak? A się okazało, że to Armeni są, nie Włosi. No, bo tam właśnie dużo jest tych narodowości. Bardzo fajni ludzie, nie? I mają firmę tutaj swoją, taką rodzinną, że mąż, żona prowadzi i kupa znajomych z Armenii sprowadzona, nie? Pracuje dla nich. I taka całkiem niemała firma już, nie? Także... To im się powiodło, no. I postawili nam obiad, więc potrafię być miło. Natomiast ja tam się nie czuję w Warszawie zagrożony. Natomiast ja pamiętam jak niedawno, ile to jest, miesiąc temu, co się spotkaliśmy na Kaiserwaldzie. Zostałem tak już na ostatnim miejscu już chyba, gdzie można było stanąć. Na bujance trochę. A chociaż tam właściwie nie bujało. Nie, bo tam nie ma takiego tam ruchu. Tam powoli wyjeżdżają. Tak, nic mnie nie obudziło. Ile Adama lat i ile konie żyją? No prawdę mówiąc nawet nie wiem. Ja zależy od rasy.
to zależy od traktowania, od eksploatacji, ale średnio to jest takie, wiesz, 30 lat, powiedzmy, nie? Bo są konie, które żyją dłużej, które żyją krócej, ale te 30 lat to potrafią sobie dożyć. Adam ma teraz 5 lat, nie? W tym roku ma 5 lat. Ja ją kupiłam, jak miała 2 latka. No to przywiązałaś sobie zwierzątko na wiele lat. Ona jest jak dziecko, nie? Do dzieci się nie sprzedaje, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby ją na przykład sprzedać i dlatego to była, wiesz, taka decyzja bardzo przemyślana, żeby kupić konia, bo dla mnie to nie jest, wiesz, kupić i potem stwierdzić, że a jednak nie, to cię sprzedam, no bo to jest jak przyjaciel. Nawet członek rodziny, można powiedzieć, prawda? Ja też się do swoich psów czy tam kotów bardzo przywiązują, no to tak samo jest z koniem, nie? Ale mi się maruda trafiła, tu zakaz wyprzedzania. Oj. A jeszcze muszę 35 km do zjazdu autostrady zjechać. Jak nie będzie odwołania zakazu, no to ja tam dojadę za 16 godzin. O! Kierunkowskaz. Jednak czasami na głos trzeba powiedzieć swoje prośby i od razu jest spełniona. No to będę tutaj i tak już zakończenie. Dobra, jedziemy. Koniec marudzenia. Kiepskich zdjęciach kruchy dawnych dni, czyjaś twarz zapomniana już, w pamięci zakamarkach wciąż rozbrzmiewa śmiech, czyjaś twarz zapamiętana. Mijają dni, ludzie, natury, rytm. Wciąż nowych masz przyjaciół, starych pokrył kurz. Dziewczyny ciągle piękne, lecz w pamięci tkwi tamten dzień, najgorętszy z dni.
zapal światło w oknie. Zapal światło w oknie. Lot ludzi dobrych i złych wciąż przynosi wiatr. Ludzi dobrych i złych wciąż zabiera mgła. Lecz tylko ty masz tę niezwykłą moc, by zatrzymać ich, by dać wieczność im. Pomyśl choć przez chwilę, podaruj uśmiech swój tym, których napotkałeś na jawie i wśród snów. A może ktoś samotny skazany jest na strach. Zapomnij o kłopotach, zapomnij o łzach. Zapal świeczkę za tych, których zabrał los. Zapal światło w oknie. Zapal świeczkę za tych, których zabrał los. Zapal światło w oknie. Zapal światło w oknie.